mój gość specjalny, tak jak wczoraj mieliśmy fajnego gościa specjalnego. Dzisiaj jest nim Anna Samusionek. Witam się, Aniu. Witam. Aniu, powiedz, czy już zobaczyłaś targi tu w Ostródzie, w Arenie? Jeszcze nie wszystko, bo to rzeczywiście jest przestrzeń ogromna, żeby to zobaczyć. Natomiast to, co mnie zaskoczyło przede wszystkim, to wiesz co, ilość kolorów. W meblach. W ogóle powiem szczerze, pierwszy raz coś takiego widzę. Nie wiem jeszcze, czy bym swoje mieszkanie tak kolorowo urządziła, ale myślę, że to jest jakiś taki fajny nowy trend, tak, żeby trochę życia nadać mieszkanie. Mnóstwo wystawców tu właśnie w Arenie Ostróda. My jesteśmy również jako wnętrza Daniela. Powiedz mi, co od tamtego momentu, jak się widzieliśmy, czyli prawie w Poznaniu, tak, ostatnio. Powiedz, na jakim etapie jesteś teraz przygotowania mieszkania czy domu? Pomagamy, znaczy, czy nie teraz... pomagamy? Jesteśmy z tobą, nie jesteśmy? No myślę, że będę bardzo was potrzebowała, bo praktycznie muszę zmienić wszystko, więc... Czyli duży remont będziesz teraz szykowała. Tak, no praktycznie, wiesz co, no muszę zmienić wszystko, więc nie ukrywam, że tak z dużym zainteresowaniem obserwuję, oglądam. Wiesz, tak dojrzewam do tego. To jest tak troszkę tak jak, wiesz, tak jak z ciążą, ją trzeba donosić, wiesz, tak dojrzeć do pewnych wizji, bo tak raz widzę coś i mówię, o nie, super, dobra, to może być tak, a potem nagle widzę coś innego i nie wiem, czy zresztą sama sobie z tym poradzę, czy nie warto byłoby wziąć specjalistę, tak? Natomiast... Aniu, na pewno ci pomożemy. Słuchaj, teraz wychodzi nasz trzeci numer. W pierwszym numerze tutaj w tym z czarną okładką. Oczywiście jest twój artykuł. Powiedz mi z perspektywy czasu, tak? Bo z perspektywy czasu napisałaś artykuł. Czy masz jakieś, nie wiem, przemyślenia? Bo oczywiście, że cię będę prosił do tego, żebyś w czwartym numerze kolejny swój artykuł umieściła, więc nie wiem, wróciłaś do tego artykułu, czy w ogóle chcesz mieć dystans? To znaczy nie, znaczy ja myślę, wiesz, każdy z nas rozwija się, tak? Mamy nowe przeżycia, nowe doświadczenia i jakby trzeba iść dalej, tak? To było coś, co było na tamten moment, a myślę, że teraz jest mnóstwo ciekawych innych rzeczy, tak? Że ja nie jestem z tych, co się tak kurczowo trzymają czegoś, natomiast na pewno zawsze to, co zdarzyło się wcześniej, kształtuje też nas na dzisiaj, tak? Także to jest... myślę, że pojawi się dużo nowych ciekawych. No zwłaszcza, że dzisiaj, wiesz, tak naprawdę powiem ci, Aniu, ten design taki, który jest w ogóle jakiś dziwny, jak popatrzysz na nasze te stoliki małe, to teraz okazuje się, że są takie tak zwane stoliczek, trzy krzesełka i każdy się przemieszcza. Podobno jest taki teraz new style, nowy styl. Ja oczywiście, no my musimy iść ku nowemu i to, co się zmienia, tak, ale ja czasami myślę sobie, że tak naprawdę powinno być, proszę Państwa, mam nadzieję, że Wy też, jak śledzicie i oglądacie nas, myślę, że te tradycyjne, te takie wcześniejsze, które były projekty, są najlepsze. Dzisiaj to wszystko zmieniamy, tak? Aniu, ale powiedz mi, czy Ty śledzisz w ogóle trendy? Tak, śledzę. Powiem Ci, że przeglądam różne pisma wnętrzarskie, chociaż ja nie jestem za jakimiś wielkimi szaleństwami. Myślę, że to dom musi być dla mnie i jakby służyć mi. Ja się muszę w nim czuć komfortowo, ciepło, tak, bezpiecznie i nie zawsze takie rzeczy... Przesadnie myśląc, jest jakby przerost formy nad treścią, temu służą po prostu, więc myślę, że fajnie jest być może jakimiś takimi mniejszymi elementami wprowadzać coś takiego, ożywienie jakieś, coś, co można właśnie zmienić co jakiś czas, no ale ta baza, którą budujemy najczęściej na wiele lat, no bo no nie wiem, kogo stać na to, żeby, nie wiem, zmieniać w pełni wystrój wnętrza łącznie z podłogami, drzwiami, całymi meblami co rok czy tam co dwa lata. Powinna mieć coś z klasyki, takiej prostoty, która się sprawdza, po prostu nie męczy na dłuższym etapie. A jak Ci się Ostróda w ogóle podoba? Tak? Znaczy, powiem szczerze, że jestem zaskoczona, bo ja w Ostródzie byłam ładnych już parę lat temu, nie będę się przyznawać ile. I zawsze kojarzyłam się z taką malutką mieścinką, a tu po prostu proszę. Targi, jak, że tak powiem, jak na świecie. No więc. Myślę, że się pięknie rozwija. Myślę, że nawet chyba lepiej niż mój rodzinny ocz. A szkoda.
Proszę Państwa, my bardzo dziękujemy. To jest bardzo krótki wywiad, ale tylko dlatego, że chcemy Wam narobić smaczka, żebyście byli z nami. Pamiętajcie, 40. Międzynarodowe Targi Meblowe tu w Ostródzie. Jesteśmy dzisiaj z Wami. Dzisiaj moim gościem była Pani Anna Samusionek. A już, dziękuję Aniu, a już za chwilę, pamiętajcie, po godzinie 16 kolejne osoby, z którymi będę przeprowadzał wywiad. Musicie być koniecznie. A teraz zobaczcie, co się dzieje, jak ludzie chodzą, zwiedzają, patrzą, gdzie co i no oczywiście bądźcie z nami 24 online. Cześć!